Zacznę od narysowania sześcianu. No, i teraz w tym sześcianie umieszczę ładunek. Powiedzmy tutaj. Strumień rozumiem jako ilość linii przenikających przez jakąś tam powierzchnię. Ten ładunek tak, jakby wysyła te linie izotropowo. W każdą stronę tyle samo. Lubię sobie myśleć o tych liniach jako promykach światła, jakby ten ładunek świecił. I wtedy mogę powiedzieć, że ten ładunek będzie oświetlał tak samo każdą ściankę naprzeciw niego. Tyle samo energii padnie na tą ściankę, tyle samo na tą ściankę i tyle samo na tą najbliżej nas. Pozaznaczam jakoś te ścianki, o których mówię, będzie wygodniej patrzeć. Najbliższa nam ścianka. Jedna z trzech ścianek znajdujących się tak jakby na przeciwładunku. Druga ze ścianek będących na przeciwładunku. I trzecia z nich. Żeby było wesoło, jeszcze je ponumeruję. A co tam? Pierwsza, druga, trzecia. Ten ładunek nie świeci tylko w ten sześcian. Pokażę obrazkowo, co mam na myśli mówiąc to. To rysuję ładunek, bo widzę, że mi się nie skopiował. Chyba już widać do czego zmierzam, nie? Oto czego sześcianami. Ośmioma. Gdyby ten ładunek traktować jako kulę, a nie jako punkt, to jedna ósma objętości tego ładunku byłaby w każdym sześcianie. No i fioletowy. No i tak wygląda mój Minecraft. To jeszcze raz. Wyobrażam sobie, że ten ładunek wysyła linie równomiernie w każdą stronę. A to znaczy, że każdy z tych ośmiu sześcianów, które go otaczają, dostanie jedną ósmą linii z niego wychodzących. Ta jedna ósma linii, która trafia w jeden sześcian, jest rozdzielona na trzy ścianki, te, które leżą naprzeciw ładunku, porówno. Tak wynika z symetrii tego zagadnienia. Nie może być nieporówno. Więc jedna ścianka, którakolwiek z tych trzech, dostanie jedną trzecią z jednej ósmej, jedną dwudziestą czwartą wszystkich linii wychodzących z tego ładunku. Jedna dwudziesta czwarta linii przez powierzchnię zamkniętą, to jedna dwudziesta czwarta strumienia przez tą powierzchnię zamkniętą. Tą jedną dwudziestą czwartą można zauważyć też w inny sposób. Trzeba popatrzeć, ile ścianek zewnętrznych ma cała ta konstrukcja. Ile na zewnątrz jest kwadratów. No, jedna taka duża ściana ma 2x2, 2, 4 kwadraty. Ściany jest 6. 24 ściany. Pole elektryczne, linie pole elektrycznego opuszczają ten ładunek. Biegną od niego do nieskończoności, radialnie się rozchodząc, przechodząc przez 24 ścianki, które są identyczne i tak samo zorientowane względem ładunku, więc przez każdą z nich przejdzie jedna, 1,24 linii. Obliczam strumień, jaki wytwarza ten ładunek, przez dowolną powierzchnię zamkniętą. Sześcian nie jest zbyt symetryczny. Kula jest lepsza. Policzę strumień wektora indukcji elektrycznej przez wyimaginowaną sferę otaczającą ten ładunek. Sfera będzie miała promień r i ładunek jest w jej środku. Strumień wektora indukcji elektrycznej całka z d skalarnie razy ds, czyli infinitesimalnie mały wektor powierzchni. Tu się czasami pisze takie kółeczko, żeby oznaczyć, że to jest całka po powierzchni zamkniętej. No to za mi się nie pisze, bo wiadomo, że to jest całka po powierzchni zamkniętej. Ta całka przybierze prostą postać, bo w przypadku powierzchni kuli kąt między wektorem powierzchni, a wektorem indukcji zawsze będzie 0. Kosinus 0 zawsze daje jedynkę, więc będę miał... I jeśli ładunek mam w środku tej wyimaginowanej sfery, to wszystkie punkty na jej powierzchni są równo odległe od ładunku, więc indukcja będzie w nich taka sama. Czyli tutaj będzie stało mi poleci przez znak całki. No i teraz mam sumę wszystkich kawałków powierzchni, czyli powierzchnię kuli 4pi r kwadrat. Związek między wektorem indukcji elektrycznej a wektorem natężenia poetycznego jest dosyć prosty. To jest epsilon d. Wystarczy Wystarczy pomnożyć raz epsilon i już mam d. No i teraz e to jest k q przez r kwadrat, k to jest 1 przez 4pi epsilon. Nie piszę tu epsilon 0, nie mogę. Bo strach się zdaje nie wynika, że to jest próżnia albo chociaż powietrze. No i jak widać, to się dosyć sporo poskraca. I to jest Q. To nie jest zaskoczenie. Tak powinno wyjść. Tylko, że to jest strumień całkowity. Ja mam powiedzieć przez jedną ściankę. To znaczy, że muszę wziąć 1,24 tego. Nie wiem. Tu zapiszę strumień wektora indukcji magnetycznej przez jedną ściankę to całkowity strumień przez 24. Jedna dwudziesta czwarta ku koniec.